jeszcze mamy inne ulice, Gomulickiego, no i te katoliczki są, jak widać, proszę Państwa, nieciekawie się prezentują, bo one ciągle gdzieś się spieszą, jako te biedne, ciągle są w stresie, jako te nerwowe, ciągle gdzieś na bankach pracują. Teraz to ja nie wiem, czy to nie będzie jakiś proces odwrotny, ponieważ jak supermarkety zamknęli, proszę Państwa, to i zamkną banki. Zamkną banki takie te półoficjalne, czy jak to mówią, nieoficjalnie działające firmy pożyczkowe, jak Polkredyt, jak Takto Finanse, jak Provident, to ja już nic nie będę mówić, bo ja sama jestem w Providencie i nie chciałabym, żeby tej naszej kochanej, tej bożęckiej krzywda się stała, żeby jej, no, nie miała pracy. Dziewczyna musi mieć pracę. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio kończyć. Ale tu jest ulica już całkiem do D, prawda? Ulica Ciasna. Kto by to pomyślał, że ja tu będę na ulicy Ciasnej? No. Także...